Witam przedstawicieli Fundacji. I znów nagrywamy. Drodzy Państwo, otwieram 30. sesję Rady Dzielnicy. Bardzo proszę, drodzy Państwo, abyśmy umożliwili sobie warunki takie, abyśmy mogli procedować szybko, skutecznie. Jesteśmy przedstawieni i przyjęcie porządku obrad. Tutaj, drodzy Państwo, w imieniu zarządu pozwolę sobie zgłosić kilka wniosków do projektu porządku obrad. Drodzy Państwo, jako punkt siódmy proponuję w imieniu zarządu prowadzenie punktu podjęcie uchwały w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Drodzy Państwo, kolejny wniosek zarządu jako punkt ósmy proponuję wprowadzenie podjęcie uchwały w sprawie uściślenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2013 rok pod nazwą remont budynków komunalnych osiedle Dywizjonu 303 nr 2, osiedle drugiego pułku lotniczego nr 22. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tego punktu do projektu porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu. Następnie proponuję w imieniu zarządu wprowadzić jako punkt 9 podjęcie uchwały w sprawie zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków reklamowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z nową architekturą na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Wnioskuję również w imieniu zarządu, aby jako punkt 10 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie placówek oświatowych. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Czy Państwo jako punkt 11 proponuję zarządu wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zmiany zadania powierzonego na 2013 rok w zakresie prac remontowych żłobek. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 12 proponuję podjęcie uchwały w sprawie usytuowania obiektu gastronomicznego na terenie parku lotniczego. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o wnioski ze strony zarządu do projektu porządku obrad. Czy są jakieś inne wnioski do projektu porządku obrad? Nie widzę innych wniosków. W związku z czym, proszę Państwa, dotychczasowe punkty 7, 8, 9, 10, 11 w wyniku wprowadzonych zmian uzyskują następującą numerację. Punkt informacji przewodniczących Komisji Programowej będzie oznaczony numerem 13, jako 14 będzie informacja zarządu, jako 15 sprawy bieżące, jako 16 oświadczenia i komunikaty i jako 17 zamknięcie obrad 30 sesji Rady Dzielnicy 14. Drodzy Państwo, teraz poddaję projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 20 za.
Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję.